dobry. Witam Państwa po zimowej przerwie. Znajdujemy się właśnie wśród słonecznych sadów Sandomierszczyzny. Przyjechaliśmy tutaj, aby spotkać się z naszym zaprzyjaźnionym sadownikiem, panem Stefanem Judą, który opowie nam, jak przebiega u niego początek sezonu sadowniczego. Gościmy właśnie u pana Stefana Judy w sadzie w Sośniczanach na 4 hektarach odmiany Golden. Dzień dobry, panie Stefanie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Stefanie, na początku naszej rozmowy chciałbym pana zapytać, jak minął sezon magazynowania owoców? Proszę pana, to zależy od odmiany i zależy, jak kto o to dbał. Ogólnie można powiedzieć, że dobrze, ale są takie odmiany, które nie leżały dobrze, zaczęły się psuć. Ale u pana w sadzie rozumiem, że wszystko było w miarę dobrze, z pana owocami. W miarę dobrze. Proszę mi powiedzieć, jak pan się odnajduje w tegorocznej rzeczywistości pogodowej, ponieważ marzec i początek kwietnia były dosyć chłodne. Chłodne i dlatego sezon zaczynamy z opóźnieniem dwutygodniowym. Dzisiaj mamy 12 kwietnia, robimy pierwszy zabieg miedzianem 50 WP, no, który jest 10 do 2 tygodni jest opóźnienia w tym sezonie. A czy nie boi się pan opadów, które mają w najbliższych dniach wystąpić? Właśnie zapowiadane są opady na dzień jutrzejszy. Robimy zabieg właśnie miedzianem i po opadach, czy trzechdniowych, powtórzymy miedzian drugi raz. Czy rozumiem, że ten pierwszy zabieg najbardziej ma właśnie zabezpieczyć drzewka przed chorobami kory? Tak, no miedzian działa odkażająco po cięciu drzew, no i na różne choroby kory. No i jest taki środek, który jest co roku używany i który działa, i no, który nie ma pozostałości. Czyli drugi zabieg bardziej będzie chronił drzewka przed parchem, rozumiem? Tak, bo teraz nie było potrzeby na parchań, bo były noce zimne, oscylowała temperatura w około zera i to nie, parcha nie było, tylko tak raczej odkażająco na choroby drewna. Czyli założę się, że dzisiaj pan już pewnie od samego rana robi tutaj w sadzie zabiegi. Tak, dzisiaj od godziny 6, bo jest pogoda, wymarzony dzień, bezwieczny i można robić zabieg. Chciałbym jeszcze dopytać o produkt Acarol. Czy wykonał pan już zabieg tym środkiem? Acarolem, tak. Acarol poszedł, proszę pana, 10, to poszedł w sobotę. W przypadku preparatu Acarol bardzo ważne jest, żeby go w odpowiedni sposób zastosować. Czy... Jaką ilość wody, może pan nam powie, zastosował przy preparacie Acarol? To standardowo od 500 do 750, można i 1000, ale to Acarol to też potrzebuje temperatury, żeby nie spadła do zera temperatura w nocy. Najlepiej jak jest tak powyżej 5-6 w nocą, a w dzień 15 to jest najodpowiedniejsza temperatura na olej. I jak pan wykonywał zabieg Acarolem, robił pan daną aleją jeden przejazd, czy dwa, żeby to pokrycie były dobre? Proszę pana, jedzie się wolniej jednym przejazdem i drugim obok się wraca, żeby to jeden na drugi pokrywał. Wiemy, że od lat stosuje pan preparat miedzian w swoim sadzie. Czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego wybiera akurat ten preparat? Proszę pana, miedzian nie tylko ja stosuję, ale 99% sadowników stosuje preparat miedzian. Dlatego, że jest dopuszczony w integrowanej produkcji i on nigdy nie zawiódł. A w jakich najlepiej temperaturach go stosować? No proszę pana, jak każdy preparat, no wiadomo, że powyżej zera, miedzian nocą, żeby było 5-6 stopni, a w dzień no jak najwyższa temperatura. I to nie przeszkadza, czy jest nasłonecznienie, czy pochmurna pogoda, aby było powyżej 12 stopni. Czym pan kieruje się przy wyborze środków ochrony roślin? Proszę pana, stosujemy takie preparaty, które są dopuszczone w integrowanej produkcji, bo my prowadzimy integrowaną produkcję i musimy stosować preparaty, które są tylko dopuszczone, tak jak miedzian, kaptan, i te preparaty są dopuszczone i dlatego je stosujemy. A czy ma dla pana znaczenie, że dany środek ma certyfikat, który uprawnia go do stosowania w uprawach ekologicznych? Proszę pana, ma znaczenie i dlatego się wybiera tylko te preparaty, które są dopuszczone do integrowanej produkcji.
Stefanie, chciałem zapytać, czy korzysta Pan z zeszytu ewidencji zabiegów i czy jest to konieczne w integrowanej uprawie, którą Pan prowadzi? Tak, proszę Pana, kto prowadzi integrowaną produkcję, to musi te zapiski co roku robić. Choć te zapiski z roku na rok się nie pokrywają, ale to jest wymóg PIORiN-u, który przyjeżdża na kontrolę raz na roku i te zapiski trzeba prowadzić systematycznie. Chciałem Panu przekazać nasz zeszyt ewidencji. Myślę, że będzie on dla Pana przydatny, ponieważ znajdują się tutaj takie informacje jak wpływ temperatur na skuteczność herbicydów, jak również zasady i kolejność mieszania agrochemikaliów lub optymalne pH do stosowania preparatu. Na pewno będzie przydatny i będę z tego korzystał. Także dziękuję ślicznie, będę z tego korzystał. Bardzo proszę. Państwa również zachęcam do korzystania z naszego zeszytu ewidencji zabiegów. Możecie go pobrać z naszej strony internetowej lub dostać go w punkcie sprzedaży środków ochrony roślin. Pan Stefan posiada również roczne nasadzenia odmiany Gala. Chciałbym się zapytać, z jakimi problemami wśród tych młodych nasadzeń Pan się spotkał? Czy może tutaj zwierzęta są jakimś problemem? Proszę Pana, problem jest bardzo duży z zającami i z sarnami. Jak Pan sobie w związku z tym radzi? No, zakładamy osłonki, proszę Pana, ale tak jak na hektarze tej gali, to 20% jest do usunięcia. Widać, które są zjedzone. To jest uszkodzenie, które wywołały zające. Tak, te pogryzienia są od zające. Te pogryzienia są od zające. A proszę Pana, a jak zostały założone osłonki, to sarna nad osłonkami. 80%. To jest po sarnie. To jest po sarnie. Czy takie drzewko jest jeszcze do odratowania? Tak jak to drzewko nie jest do odratowania, bo jest w koło obgryzione. Jeżeli by było 50% tutaj skóry całej, to by jeszcze było do odratowania. A skoro jest obiedzone w koło, to już drzewko jest do likwidacji. I dużo takich drzewek na tym mniej więcej półhektarowym nasadzeniu wymaga wymiany? 20%. Panie Stefanie, dziękuję, że zgodził się Pan tak szczegółowo omówić nam to, co tutaj na początku sezonu dzieje się w pańskim sadzie. Na zakończenie chciałbym jeszcze zapytać, czego mógłbym Panu życzyć? Proszę Pana, no czego Pan może życzyć? Dwóch rzeczy bym chciał, żeby Pan mi życzył. Żeby nie było przymrozków w maju, jak będzie kwitło. Koniec maja, no i czerwcu, a później żeby nie było gradów. Tyle, bo grady jeszcze występują. Lipiec, sierpień. Także, żeby nie było przymrozków i gradów. Dwóch rzeczy. A więc tak, życzę Panu, żeby nie było gradu, a jak będą przymrozki, to dowiozę Panu frosat i zabezpieczymy drzewka. No to nie dziękuję, tylko czekam, żeby było wszystko zgodnie z planem. Do widzenia i do zobaczenia. Do widzenia.